Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam, jak montuję ramę do kolektorów słonecznych do ściany. W poprzednich filmach widzieliście, jak budowałem te ramy jedna za drugą i teraz to wszystko trzeba zawiesić na odpowiednich uchwytach. Uchwyty są wykonane z kątownika 60x60 i wszystko jest jak gdyby wykonywane zgodnie z rysunkiem. Materiał jest cięty na odpowiednie długości odcinków, potem ustawiany zgodnie z wymiarami na rysunku i spawany. Po ustawieniu profili, profil został zespawany i tutaj trzeba pamiętać o tym, że podczas spawania te wszystkie wymiary mogą jak gdyby pouciekać. Ponieważ materiał chłodząc się skurcza się, no to końcówki tych wszystkich kątowników mogą po prostu poprzesuwać się, także nie będą trzymały wymiarów. Po zespawaniu wymiary zostały sprawdzone, część wymiarów odbiegała od nominalnej wartości na rysunku, ale po sprawdzeniu tych wszystkich wymiarów okazało się, że będą one odpowiednie do zamontowania tej ramy. Dlatego nie trzeba było robić korekty. Czynności, jakie zobaczycie w tym filmie, no to są bardzo niebezpieczne. Nie naśladujcie ich w domu, ponieważ możecie wyrządzić sobie lub komuś krzywdę. Narzędzia, które używam, są także niebezpieczne, dlatego przed użyciem takich narzędzi trzeba dokładnie przeczytać instrukcję obsługi do narzędzia, które zamierzasz użyć i zastosować się do wytycznych odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeżeli chodzi o przebywanie na dachu, używanie drabiny, spawanie, szlifowanie, wiercenie, wciąganie jakichś elementów ciężkich, malowanie, to są czynności bardzo niebezpieczne, dlatego do tego typu prac warto wynająć firmę, która specjalizuje się w montażu tego typu instalacji. Wszystko co robisz, robisz na własną odpowiedzialność. W uchwytach nie zostały wykonywane otwory, ponieważ otwory będziemy ustalać po przystawieniu w miejscu, gdzie ten uchwyt będzie montowany. Tak, żeby trafić w jednolity materiał, a nie w jakiś otwór, gdzie będzie pustka i nie będziemy mogli dobrze zakotwić tych uchwytów. Elementy zostały wciągnięte na dach i tam pierwszy uchwyt został przymierzony w miejscu, gdzie będzie się znajdował. Zaznaczone zostały miejsca, gdzie będą montowane kotwy do komina i zostały wykonane otwory. Po wykonaniu otworu uchwyt został ponownie przymierzony do komina. Zaznaczone było miejsce pierwszego jak gdyby pręta. Został wykonany otwór i ten uchwyt został zawieszony na tym jednym pręcie. Chodzi o to, żeby nie trzymać tego w rękach, ponieważ może się lekko przesunąć, a tak jak będzie wisiało na tym pręcie, no to jest o wiele łatwiej utrzymać ten uchwyt. Po zaznaczeniu wszystkich otworów zostały wykonane otwory. Otwory zostały przedmuchane. Chodzi o to, żeby w tych otworach nie było pyłu. No i teraz trzeba zdecydować, jakiego typu kotwę zastosować. Ja zastosowałem kotwę chemiczną. Chodzi o to, żeby dobrze wypełnić otwór i wkręcić tam gwintowany pręt. Wtedy moim zdaniem ta kotwa bardzo solidnie trzyma. Ja tutaj zastosowałem pręt M14. W ścianie ten pręt był zamocowany na długości 25 cm i 5 cm wystawał poza obrys ściany. Rama do tych uchwytów będzie zamontowana w 8 miejscach, dlatego teraz trzeba było wyciąć w izolacji dwa otwory, tak żeby był dostęp do ściany. Ten uchwyt też został zamontowany za pomocą kotwy chemicznej i pręta M14. W górnej części tego uchwytu zostały zamontowane 4 szpilki, natomiast w dolnej części 2. Po odczekaniu jednego dnia, żeby te kotwy chemiczne porządnie związały, zamontowane zostały uchwyty, ten pierwszy i trzeci, i między górną częścią tych uchwytów i dolną został rozciągnięty sznurek. I do tego sznurka został przymierzony uchwyt numer 1. Chodzi o to, żeby to była jak gdyby jedna linia, do której zostanie zamontowana rama. Po zamontowaniu drugiego uchwytu była już możliwość zawieszenia ramy. Żeby ta rama nam po prostu nie spadła z tych uchwytów, zostały nacięte takie specjalne ząbki i na tych ząbkach ta rama została zawieszona. Rama została ustawiona względem ściany i zaznaczone zostały miejsca, gdzie ta rama będzie przykręcana do tych uchwytów. Po przykręceniu ściskiem
rozmiarem stolarskich blachy o grubości 6 mm. Zostały wykonane otwory M12 po dwie sztuki na każdą płytkę. I jeżeli chodzi o te płytki, no to na górnej części ramy zostały one przykręcone, na dolnej części zostały wykonane tylko otwory. Miejsce, gdzie te płytki będą wspawane w uchwyty, które są już przykręcone do ściany, zostało nacięte głębiej, tak żeby ta płytka, która została przykręcona do ramy, wsunęła się na odpowiednią długość, żeby ta długość spawu była dość duża. Po założeniu ramy na uchwyty miałem możliwość wrysowania w dolnej części uchwytu w miejsca, gdzie będzie wspawana ta blaszka mocująca ramę. Po wycięciu specjalnych gniazd na te blaszki, blaszki montażowe zostały przykręcone do ramy w dolnej części i rama została założona na te uchwyty. Po sprawdzeniu wszystkich wymiarów i płaszczyzn, czy wszystko się zgadza, blaszki zostały przyspawane do uchwytów, rama została ściągnięta z uchwytów, blachy montażowe zostały solidnie przyspawane do uchwytów, rama została ponownie założona na uchwyty i zostały przyspawane wzmocnienia w ostatniej, czwartej jak gdyby części montażu tej ramy. Chodzi o to, żeby ją usztywnić i żeby na wietrze na przykład ta rama nie wpadała w wibracje. Po przyspawaniu czwartej jak gdyby sekcji uchwytów rama została ściągnięta, uchwyty zostały pomalowane dwa razy podkładem i dwa razy farbą zabezpieczającą konstrukcję. Po wyschnięciu rama została założona, skręcona śrubami i pomalowana trzeci raz. Chodzi mi o to, żeby po prostu z tą ramą jak najdłużej nie było problemów, że ona koroduje i trzeba pościągać te wszystkie panele, oczyścić korozję i na nowo pomalować. Dlatego warto właśnie teraz, jak ta rama wisi, pozabezpieczać wszystkie otarcia, które powstały podczas wciągania tej ramy na dach, tak żeby była dobrze zabezpieczona antykorozyjnie. Po wyschnięciu ramy zostały do niej dokręcone dwie mniejsze ramy, do których będą przykręcone rolety, które będą zacieniać dwa panele słoneczne. Tak jak tutaj widzicie, rama jest już gotowa do tego, żeby zamocować na nich kolektory słoneczne i rolety, ale zanim to zrobię, muszę zamontować zbiornik ciepłej wody użytkowej. Po wykonaniu wszystkich robót trzeba dokładnie oczyścić cały dach. Jeżeli pozostawimy jakieś elementy ostre, które w przyszłości mogą przedziurawić tą papę, no to może to doprowadzić do przecieku. Dodatkowo podczas spawania czy malowania zawsze podkładałem płytę pod spód, tak żeby po prostu nie było możliwości, że farba kapnie na papę i rozpuszczalnik na przykład osłabi wytrzymałość tej papy. I po kilku latach będziemy mieli przeciek. Żeby gorące odpryski podczas spawania nie przepaliły papy, papa została zwilżona wodą i pod samo spawanie została podłożona specjalna taka mata, na którą spadają te właśnie gorące odpryski. Jeżeli taki odprysk na przykład potoczy się po tej macie i spadnie na papę, to ta papa jest mokra i bardzo szybko odbierze ciepło od tego odprysku. Jeżeli chodzi o ten film, to już wszystko. Ja zapraszam Was na film, jak zrobić takie ramy, które widzieliście w filmie. Cześć!